No dobra, to dzień dobry Państwu jeszcze raz. My żeśmy zeszłym razem wprowadzali sobie operator energii, co już jakoś tam mogliśmy zrobić, bo mamy operator pędu, który jest nam potrzebny do operatora energii kinetycznej i operator położenia, który jest w mniej jawny sposób, ale potrzebny do operatora energii potencjalnej. I suma tych dwóch rzeczy. To się nazywa Hamiltonian i to jest właśnie operator energii. I potem, przy czym mi się już oczywiście czas zaczynał kończyć, rozwiązywaliśmy sobie najprostszy przypadek zagadnienia, gdzie już jest Hamiltonian, czyli cząstkę swobodną. Dobra, może jednak nie tym. Cząstka swobodna. I robiliśmy to w jednym wymiarze. Dla jednej cząstki, no ale to jest domniemane, skoro jest to cząstka swobodna, a nie cząstki swobodne. Dobra, i mieliśmy. Rozwiązywaliśmy równanie, to nam się jeszcze przyda później, więc tam rozwiązywaliśmy równanie własne, czyli szukaliśmy funkcji własnych i energii własnych dla cząstki swobodnej, czyli cząstka swobodna to oznacza tyle, że nie ma oddziaływania ani żadnego potencjału. Żeby było oddziaływanie, potrzebowalibyśmy więcej niż jedną cząstkę, ale nieważne. I Hamiltonian miał tylko człon energii kinetycznej, czyli to był P kwadrat przez 2M. I skoro operator pędu, jesteśmy w reprezentacji położeniowej z minus i H kreślone pochodna po położeniu. Jeden wymiar, więc jest tylko pochodna po położeniu, to znaczy no, nie ma wektora. Czyli to było równe minus h kwadrat przez 2m, druga pochodna po położeniu. Dobra, i chcieliśmy rozwiązać, nawet rozwiązaliśmy tak naprawdę zagadnienie własne Hamiltonianu, czyli H psi równa się E psi, gdzie psi to jest funkcja falowa. I doszliśmy do tego, że rozwiązanie tego równania to jest psi od x równa się jakaś stała e do ik x plus jakaś inna stała e do minus ik x, przy czym k to jest wektor falowy, także pęd. Widać, że to jest suma dwóch fal płaskich rozchodzących się w przeciwnych kierunkach z jakimiś tam wagami, które nie są określone. I pęd to jest h kreślone razy k, gdzie k to jest wektor falowy, był tam jeszcze wcześniej. Więc energia, no jeżeli to jest rozwiązanie tego równania, no to tutaj musi być dobrze ustalona energia i ta energia to jest p kwadrat przez 2m, mamy tylko człon od energii kinetycznej, czyli h kreślony kwadrat k, k nie kreślone do kwadratu przez 2m i po prostu wstawiam to tutaj. Sprawdźmy, czyli do tego, dotąd żeśmy doszli i chcemy no, sprawdzić, że to autentycznie jest rozwiązanie tego równania. Tym istotne jest to, że ta energia zależy od k do kwadratu, więc ta fala. No, fala poruszająca się w jedną stronę i fala poruszająca się w drugą stronę mają taką samą energię. Dlatego tutaj
tym rozwiązaniu jest ich dowolna superpozycja. Teraz możemy sobie to sprawdzić, czyli chcemy minus h kwadrat przez 2m, druga pochodna po położeniu psi od x, to miało być epsi od x. Robię porządek, to zresztą wcześniej też robiłam, czyli mam drugą pochodną psi od x po dx, to jest 2m e przez h kreślone do kwadratu i minus psi od x, więc w celu sprawdzenia wstawimy sobie to rozwiązanie tutaj, czyli potrzebujemy policzyć drugą pochodną. No wiadomo, najpierw muszę policzyć pierwszą pochodną z c, no dobra, z psi od x. To jest pochodna z c1e do ik x plus c2e do minus ik x. Czyli c1 to jest jakaś stała. Potem mam pochodną z tego, czyli ik e do ik x plus c2, znowu jakaś stała, i pochodną z tego, czyli minus ik e do minus ik x. I mogę policzyć drugą pochodną, czyli pierwszą pochodną z tego, co przed chwilą policzyłem, c1 ik e do ik x minus c2 ik e do minus ik x, to się równa c1 ik do kwadratu, bo znowu liczę pochodną z tego, to przepisałam, e do ik x minus c2 ik minus ik e do minus ik x, czyli to się równa c1 minus k kwadrat e do ik x minus minus, ale mam i kwadrat, więc znowu minus c2 k kwadrat e do minus ik x, to się równa k kwadrat minus k kwadrat c1 e do ik x plus c2 e do minus ik x, czyli minus k kwadrat psi od x. I, czyli mam lewą stronę mojego równania. Tu jest moje równanie. Muszę podstawić prawą stronę, czyli to się równa minus 2m przez k kwadrat minus k kwadrat psi od x, to się równa minus, dobra, już zdążyłam zapomnieć, 2m e przez h kreślone do kwadratu psi od x. I żeby moja lewa strona i prawa strona równania była tym samym, to dostaję warunek, że k kwadrat ma być równe 2m e przez h kreślone do kwadratu, czyli e to się równa h kwadrat k kwadrat przez 2m, i stąd się wziął ten warunek wyżej na energię własną. Ok, czyli zapostulowaliśmy jakąś postać, to akurat równanie jest proste do rozwiązania. I tylko sobie sprawdziliśmy, natomiast automatycznie widać, skąd dostajemy warunek na energię własną. Czyli dowolna funkcja psi od x w tej postaci, która była napisana na górze, jest stanem własnym Hamiltonianu. I każdemu z tych stanów własnych Hamiltonianu odpowiada jakaś energia.
i nie ma dodatkowych założeń. Czyli w danym układzie cząstki swobodnej realizowana jest, może zostać zrealizowana sytuacja, w której mamy dowolną energię E. Ta energia w sposób tutaj napisany przekłada się na to, jaki jest pęd tej cząstki i w zależności od tego pędu będzie to jakaś superpozycja dwóch fal płaskich o tym pędzie, ale albo poruszającego się w lewo, albo poruszającego się w prawo wzdłuż osi X, co oznacza tyle, że albo pęd jest równy H kreślone razy K, albo minus H kreślone razy K. Teraz, jeżeli chodzi o te stałe C1 i C2, to nie dostajemy dodatkowych warunków na te dwie stałe, czyli stałe C1 i C2 mogą być dowolne z dokładnością do tego, że to musi być unormowana funkcja falowa. Czyli tak, jak sobie Państwo przypomną, to stany, funkcje własne pędu wyglądały tak, że to było fi niech będzie od x, 1 przez pierwiastek z 2 pi, które ustaliliśmy sobie po to, żeby nam ładnie wychodziła transformata Fouriera. I generalnie rzecz biorąc dla porządku, a potem było e do i k x. To jest dla powiedzmy k większego od zera, ale takie funkcje, których mamy tylko przeciwnie skierowany pęd, też są stanami własnymi pędu e do minus i k x. Czyli te funkcje własne Hamiltonianu psi od x to są superpozycje. Dobra, niech będzie C1 z tylną, bo tu mam 1 przez 2 pi, ale są to superpozycje funkcji własnych pędu dla w tej sytuacji, kiedy pęd ma tą samą energię, czyli dla fali rozchodzącej się w lewo i fali rozchodzącej się w prawo. I teraz, jeżeli to ma być unormowana funkcja własna, to dostajemy dodatkowy warunek, że C1 z tyldą moduł kwadrat C1 z tyldą plus moduł kwadrat C2 z tyldą musi być równy 1. No inaczej nie jest spełniony. Inaczej nie jest spełniony warunek unormowania funkcji falowych. Dobra. I teraz tak. Hamiltonian będzie ważny generalnie do końca tego wykładu, mniej więcej do końca mechaniki kwantowej. Hamiltonian jest tym najważniejszym operatorem, dlatego że on nam mówi, w jaki sposób będzie przebiegała ewolucja danego stanu, ale tym się zajmiemy za chwilę, bo potrzebujemy jeszcze na moment wrócić do operatorów położenia i pędu, dlatego że jesteśmy teraz w dobrej sytuacji, żeby wyprowadzić sobie zasadę nieoznaczności Heisenberga. Czyli na chwilę zmieniamy temat, a potem wrócimy z powrotem do Hamiltonianu i pokażę Państwu równanie Schrödingera i rozwiążemy je może dla cząstki swobodnej.
Tak czy siak, czyli dygresja jest taka, że wprowadzimy sobie zasady nieoznaczoności. Ności Heisenberga. Dobra. I tak, my żeśmy sobie wcześniej jeszcze w notacji Diraka wyprowadzali zasadę nieoznaczoności dla dowolnych dwóch obserwabli. Czyli widzę, mam tu... Dobra. Czyli wcześniej zasady nieoznaczoności dla dowolnych dwóch obserwabli. I ona wyglądała tak, że mieliśmy wprowadzoną, wariancję. Czyli najpierw mieliśmy wprowadzony operator dla dowolnych dwóch obserwabli A i B. Czyli to jest dygresja w dygresji. Mieliśmy wprowadzone operatory delta A i delta B, które były równe po prostu operatorowi A minus wartość oczekiwana operatora A i odpowiednio delta B to było B minus wartość oczekiwana B. I dla pewnego stanu kwantowego psi wariancja to było delta A do kwadratu i wartość oczekiwana z tego. Tylko powtarzam rzeczy, które były, więc nie wyprowadzam, tylko przepisuję w tym miejscu, że to można zapisać albo przy pomocy tutaj definicji, albo sobie przekształcić jako wartość oczekiwaną z A kwadrat a minus kwadrat z wartości oczekiwanej A. Dobra. I pokazaliśmy sobie, że iloczyn wariancji dla dwóch operatorów delta B kwadrat musi zawsze być większe, równe niż moduł z wartości oczekiwanej z komutatora tych dwóch operatorów do kwadratu i oczywiście zgubiłam 1/4. Dobra. I teraz... Dobra, tu skończymy ramkę. Mamy dwa operatory, operator położenia i operator pędu i chcemy napisać dokładnie coś takiego dla położenia i pędu. Jest większy, równy i teraz pytanie brzmi od czego. Jak sobie wyprowadzimy to, to dostaniemy dokładnie zasady nieoznaczności Heisenberga. Czyli potrzebujemy policzyć komutator pomiędzy położeniem i pędem i w ogóle najpierw sprawdzić, czy położenie i pęd komutują. Robię to wprowadzenie po to, żeby wiedzieli Państwo, dlaczego akurat liczymy to w danym momencie, zamiast się pogubić i robić z tego zestaw niepowiązanych ze sobą faktów. Dobra, czyli sprawdzamy komutację położenia i pęd i będziemy to robić w reprezentacji położeniowej, dlatego, że w reprezentacji położeniowej mamy najlepszą kontrolę nad tym, czym są nasze operatory położenia i pędu.
Znaczy nie byłoby najmniejszego problemu zrobienia tego w reprezentacji pędowej, ale standardowo robi się to w reprezentacji położeniowej i standardowo używa się reprezentacji położeniowej do takich podstawowych rzeczy. Reprezentację pętową wprowadza się tylko, jeżeli jest do czegoś potrzebne. Czyli jeżeli coś akurat jest prościej zrobić w reprezentacji pętowej. Dobra, czyli chcemy policzyć komutator pomiędzy operatorem położenia i operatorem pędu. I teraz jeszcze, żeby to było w miarę standardowo, to nie ma znaczenia, bo tam jest moduł, ale powiedzmy, że chcemy to policzyć w tą stronę. Więc nie ma najmniejszego znaczenia, z wyjątkiem tego, że standardowo się to tak pisze, a nie na odwrót, ale tutaj wiadomo, że AB jest równe minus BA, to wynika z definicji komutatora, więc jeżeli weźmiemy wartość oczekiwaną i moduł, to dostajemy, że AB jest równe modułowi z BA. To piszę na marginesie, żeby było wiadomo, dlaczego zamienienie tej kolejności, co przed chwilą zrobiłam, nie ma najmniejszego znaczenia. Dobra. I teraz tak, nigdy nie liczyliśmy komutatora w reprezentacji położeniowej. I teraz jeżeli po prostu napiszemy, czym są te obiekty w reprezentacji położeniowej, to jest po prostu położenie. Natomiast tutaj mamy bodajże minus ih pochodna po położeniu. I teraz nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Inaczej mówiąc, jak sobie wypiszemy to w sposób jawny, to dostajemy minus ih x pochodna po położeniu minus ih pochodna po położeniu x. I dalej z takim poziomie jest trudno dowiedzieć się, co to jest. Czyli standardowa procedura w reprezentacji położeniowej, jeżeli człowiek się zajmuje komutatorami, tak naprawdę w ogóle działaniem operatorów, czy też działaniem na operatorach, to dużo prościej się cokolwiek robi, jeżeli ten operator, komutator też jest operatorem, działa na coś. Czyli chcemy ciągle patrzeć na komutator położenia i pędu, ale będziemy działać na nim na dowolną funkcję falową. Czyli jeżeli chcemy na przykład sprawdzić komutację w reprezentacji położeniowej, to mając dowolne operatory, nie wiem, A i B, ale w reprezentacji położeniowej, dużo prościej będzie sprawdzić, czy one komutują, działając nimi na dowolną funkcję falową. I one komutują wtedy, kiedy niezależnie od tego, jaką tu mamy funkcję falową, czyli dla zupełnie dowolnego obiektu, ta całość jest równa 0. I tak dalej. Dobra, czyli chcę mieć położenie minus ih pochodna po położeniu Maciaś na psi od x, to się równa to, co przed chwilą napisałam, minus ih x d po dx plus ih d po dx x i to działa na psi od x, czyli to się równa minus ih x pochodna z psi od x po dx plus ih d po dx działając na x razy psi od x. Czyli generalnie rzecz biorąc, operator działa na wszystko, co stoi po jego prawej stronie. Więc ten pierwszy, jak tu mamy pochodną, no to ona działa tylko na psi od x, ale w momencie, kiedy tutaj mamy
O, jakbym to zapisała bez nawiasów i miała po prostu wyrażenie tego typu, no to mój operator, w tym przypadku moja pochodna, działa na wszystko, co stoi po jego prawej stronie. Jakbym tu jeszcze miała coś domnażone, to ciągle ta pochodna działała na to wszystko. I tu mogę sobie dać nawias, żeby było jasne na to, na co to działa. Czyli to jest minus ich x d psi od x po dx. Z tą pochodną nic już nie możemy zrobić, dlatego że psi od x jest dowolną funkcją falową. Natomiast mogę coś zrobić z tym, bo mam iloczyn dwóch funkcji, czyli to jest pochodna x po dx razy psi od x. Czyli ta pochodna działa już tylko na to, co jest w nawiasie, plus i h x d psi od x po dx. I teraz widać, że niezależnie od tego, jaki jest psi od x, to to i to jest taki sam człon, tylko jeden ma znak dodatni, drugi ma znak ujemny, więc mi się skasowały. I dostaję na koniec i h pochodna z x, a po x to jest 1, psi od x, więc dostaliśmy, że komutator xp działający na psi od x to jest i h psi od x. I chyba nawet nie zrobiłam błędu znaku, co czyni dzisiejszy dzień wyjątkowym. I teraz to się ładnie zapisuje, już nie dodając tego psi od x po prawej stronie, które było tu tylko w celach użytkowych, czyli żeby nam się to wszystko łatwo policzyło. I dostajemy komutator z x i p ma być równy i h. No dobra, i wszystko jest w porządku. Policzyliśmy sobie komutator położenia i pędu. Czyli pierwszą rzeczą, którą tu zauważamy po informacji, to jest to, że położenie i pęd nie komutują. Położenie i pęd nie komutują. Tu nie ma najmniejszego znaczenia, czy jesteśmy w reprezentacji położeniowej, pędowej, czy w notacji Dirac'a. Komutator zawsze wychodzi taki sam. Natomiast informacja, że dwa operatory nie komutują, jest istotna, dlatego że to jest, to powoduje, że nie istnieje baza, w której obydwa są diagonalnie jednocześnie, a to się później przekłada na to, że nie można ich obydwu zmierzyć jednocześnie z dowolną dokładnością, więc taki brak komutacji ma dość spore konsekwencje. Możemy przy okazji jeszcze zauważyć, jak liczyliśmy Hamiltonian dla cząstki, to co robiliśmy najpierw, że szukaliśmy stanów własnych dla Hamiltonianu, dla cząstki swobodnej, no mogliśmy tak naprawdę zauważyć na wstępie. Hamiltonian to był p kwadrat przez 2m i można zauważyć, że ten Hamiltonian komutuje z operatorem pędu, bo p kwadrat przez 2m p, czyli to jest 1 przez 2m p kwadrat p, czyli to jest 1 przez 2m p kwadrat p minus p p kwadrat, a p do trzeciej minus p do trzeciej jest równe 0. Tutaj po prostu nie musiałam działać z tym psi od x, stało się to wszystko zrobić na poziomie zupełnie symbolicznym. I teraz znowu, jak się Państwo przyjrzą tym funkcjom,
własnym tego Hamiltoniana, to się okazuje, że to jest superpozycja dwóch funkcji własnych pędu i to jest związane z tym, że istnieje, że w bazie własnej, że one komutują, czyli w bazie własnej Hamiltonianu również operator pędu na odwrót. Nie, chyba w dobrą stronę. W bazie własnej Hamiltonianu również operator pędu jest diagonalny. Czyli z komutacji albo braku komutacji wynikają pewne symetrie. Jak się człowiek przyzwyczai do używania tych informacji, które wynikają z policzenia sobie komutatorów, da się... Dzięki temu jest dużo rzeczy, które się wie automatycznie przed tym, jak się wykona obliczenie. Czyli w momencie, jeżeli będziemy patrzeć na położenie i pęd, no to funkcje własne położenia i funkcje własne pędu, to poniekąd już wiemy, będą wyglądały zupełnie inaczej. Dobra. Czyli tu sobie policzyliśmy komutator położenia i pędu jednego i drugiego dla kierunku x, czyli można temu dorzucić indeks i można to zapisać w sposób bardziej ogólny. Czyli jeżeli sobie składowe położenia zapiszemy jako RI, odpowiednio x, y i z dla i równego x, y i z i odpowiednią składową pędu jako px, py i pz. No i wiadomo, że w tym wyprowadzeniu nie ma najmniejszego znaczenia, czy zrobiliśmy to dla x, y i z, czyli automatycznie dostaniemy też, że y-owe składowe położenia i pędu nie komutują i są równe ich, i z-owe tak samo. I można przy okazji zadać pytanie, co się stanie, jeżeli będziemy mieć składowe położenia i pędu na krzyż, czyli czy x komutuje powiedzmy z py. No też jest stosunkowo prosto policzyć, czyli mamy x i h minus d po dy. Działamy tym na jakąś funkcję. Ona teraz lepiej, żeby była funkcją dwóch zmiennych, przynajmniej, czyli chcemy psi funkcję falową od x i od y. To się równa x minus i h d po d. Y psi od x, y minus i h d po d y x psi od x, y, czyli to jest minus i h x d psi od x, y po d y, ale z punktu widzenia pochodnej cząstkowej po y to x jest stałe, to jest plus i h x d psi od x, y po dy. Ewidentnie pierwszy członek jest równy drugiemu członowi z dokładnością do znaku, czyli to jest równe 0. Czyli można sobie jeszcze zapisać, no i wiadomo, dla dowolnego wyboru zmiennej tutaj, która będzie inna niż zmienna tutaj, no mi się wyzeruje z dokładnie tych samych przyczyn, czyli że to mogę wystawić przez pochodną, bo z punktu widzenia tej pochodnej jest to równoważnik stałej. Czyli mogę sobie tą zasadę komutacji zapisać ogólnie, czyli że R I P J komutator to jest IH delta i J. I zawsze dobry, ładny, ogólny zapis. Piechotą nie chodzi.
czyli jest to równe 0 dla i różnego od j, a równe i razy h kreślony dla i równego j. I można jednocześnie z dowolną dokładnością zmierzyć położenie w kierunku x i pęd w kierunku y, ale nie położenie w kierunku x i pęd w kierunku x jednocześnie. Dobra, wróćmy do zasady nieoznaczoności. Mamy już wszystkie składniki potrzebne, żeby to tam wstawić. Zasada nieoznaczoności. Heisenberga, czyli mamy wariancję położenia, wariancję pędu ma być większe, równe od 1/4 moduł, wartość oczekiwana. Komutator XP. Wróciliśmy do jednego wymiaru, więc moje P nie będzie miało indeksu, ale chodzi o pęd w tym samym kierunku. Wzdłuż osi X, o, tak jest ładnie. Wartość oczekiwana, moduł, kwadrat i chyba nawet udało mi się to zapisać z pamięci. Tak. Czyli to się równa 1/4. Moduł, wartość oczekiwana, przed chwilą policzyliśmy to, to jest IH, jakaś stała, kwadrat, to jest 1/4, moduł, przypominam z definicji psi, IH, psi, moduł, kwadrat, to jest 1/4, moduł, IH mogę wyciągnąć przed. Wartość oczekiwaną zostaje mi tu iloczyn skalarny unormowanej funkcji falowej, czyli ten iloczyn skalarny jest równy 1, zostaje 1/4 moduł z IH, kwadrat moduł z I jest równy 1, więc to się równa H kwadrat przez 4. Z jakiegoś powodu na dziwny kolor, ale dostaliśmy wreszcie. To będzie jeszcze dziwniejsze zasady. A zasady nieoznaczoności delta x, delta p, kwadrat jest większy, równy od h kreślony do kwadratu przez 4. To jest jedna postać. Bardziej. Ups, nie chciałam aż tak przejechać, bardziej standardowo się to zapisuje jako delta x, delta p jest większe, równe od h kreślonego bez kwadratu przez 2. Czyli to, co zapisałam, to jest po prostu pierwiastek z tego równania na górze. Przy czym zawsze zapominam, jak się delta a nazywa, ale sobie przypomnę. Niepewność pomiarowa. Czyli to jest standardowa postać zasady nieoznaczności, gdzie delta x to jest pierwiastek z tego, co jest na górze. No i delta p analogicznie. I tutaj się pojawia ten problem, że oznaczenia są podobne, a nie znaczą tego samego, więc dodałam czapeczki na górze operatorom. I to są niepewności pomiarowe. Czyli sprowadza się to znowu do tego samego stwierdzenia, że nie da się jednego i drugiego zmierzyć jednocześnie. Z pełną dokładnością. Natomiast jest tu jedna rzecz, którą mogli Państwo zauważyć, ale niekoniecznie zauważyli. Zasada nieoznaczoności Heisenberga jest taka specjalna, w przeciwieństwie do tej
takiej zasady, którą wcześniej wyprowadziliśmy sobie do operatorów, dlatego że to nie zależy od stanu. Nie zależy od tego, w jakim stanie jest brana wartość oczekiwana. Nie zależy od stanu układu. I zrobimy jeszcze jeden krok. Czyli jak tu gdzieś przejdziemy na górę, no tu jest wartość oczekiwana od stanu psi. I jeżeli weźmiemy dowolne operatory A i B tutaj do tego komutatora, to się okaże, że to, co stoi po prawej stronie, standardowo zależy od tego, w jakiej, jaka jest wartość oczekiwana. Nie wiem, jaka jest wartość oczekiwana, tylko w jakim względem jakiego stanu kwantowego jest liczona ta wartość oczekiwana. No więc w przypadku położenia i pędu, niezależnie od tego, z jakim stanem układu mamy do czynienia, to zawsze po prawej stronie stoi h określone przez 2. Albo h określone kwadrat przez 4, jak to zapiszę przy pomocy tego wzoru na górze. No dobra, i to tam później jest w miarę istotne. To jest związane z tym, że ten komutator jest stałą, a nie jakimś operatorem. I w każdym razie jest to dość wyjątkowa cecha, bo to po prostu znaczy, że dla cząstki, która ma dowolne położenie i pęd, zawsze się to będzie zachowywało tak samo. Nigdy nie schodzi nam to do zera. Jest to w każdym razie no, ciekawy przypadek i ma to zachowanie położenia i pędu, tego czego możemy się dowiedzieć na temat układu, mierząc położenie i pęd, jest cechą położenia i pędu, a operatorów położenia i pędu, czy też wielkości, jakimi jest położenie i pęd, a nie specyficznych cech charakterystycznych dla danego stanu kwantowego. No dlatego jest to jakoś tam wyjątkowe. No dobra, to wróćmy do Hamiltonianu, czy też pójdźmy z Hamiltonianem kawałek dalej i zajmijmy się od teraz przez jakiś czas dynamiką kwantową. Czyli tak samo jak w mechanice klasycznej, chcemy być w sytuacji, w której mamy stan początkowy naszego układu i liczymy jakieś rzeczy, dzięki czemu będziemy mogli powiedzieć, w jakim stanie będzie nasz układ w chwili T. Dynamika kwantowa. I tak, żeby opisać dynamikę kwantową, potrzebujemy równanie Schrödingera. Która wygląda tak. I H określony, pochodna po czasie. W sumie w siorba, ale najpierw się zapiszę w notacji Diraka. Psi od czasu, oczywiście nie od X. To się równa Hamiltonian, który może zależeć od czasu, razy stan psi od T. Dobra. I żeby dostać zależność naszego stanu kwantowego od czasu, potrzebujemy rozwiązać to równanie i znać warunki początkowe, czyli generalnie rzecz biorąc dobre równanie,
Ono też wynika, jest jakimś tam uogólnieniem równań z mechaniki klasycznej. No i tyle właściwie tutaj podaję jako po prostu rzecz wiadomą. To znaczy wiadomo, że to jest równanie, które opisuje dynamikę kwantową. I tak. Żeby nie było wątpliwości, równanie Schrödingera de facto wygląda tak samo, niezależnie od tego, czy jesteśmy, czy mamy notację Diraka, czy którąś z reprezentacji kwantową albo położeniową. Na wszelki wypadek przejdziemy sobie do reprezentacji położeniowej z tej notacji Diraka. Już wiemy, jak to zrobić, więc tutaj nie ma problemu. W reprezentacji położeniowej wygląda tak samo. Zresztą w pędowej też. Czyli bierzemy to równanie na górze i HD po DT. Psi od T to się równa HT psi od T. Z lewej strony obkładamy je. Powiedzmy, że jesteśmy. No dobra, w sumie możemy być dla odmiany w trzech wymiarach. To jest stan własny operatora położenia po w trzech wymiarach. Ja zawsze byłem w jednym wymiarze, więc on wyglądał tak. Czyli to jest stan własny operatora położenia. Czyli mam IHD po DT R psi od T. Mogłam tym stanem własnym operatora położenia przejść przez pochodną, dlatego że operator położenia nie zależy, stan własny operatora położenia nie zależy od czasu. Po prawej stronie mamy R, H od T, psi od T. Czyli po lewej stronie dostaliśmy automatycznie funkcję falową od położenia, czyli tu jest definicja, a z kolei po prawej stronie dostajemy H od T działającej na psi od T. Też z definicji, ale to była definicja funkcji falowej, a to z kolei jest definicja tego, jak no, to jest definicja tego kawałka, jak działa operator w reprezentacji położeniowej na funkcję falową. Czyli tutaj mamy równanie Schrödingera po prostu przepisane do reprezentacji położeniowej. To z reprezentacji położeniowej możemy zrobić ewentualnie jeszcze krok dalej, czyli przepisać lewą stronę psi od RT, a po prawej stronie zapisać sobie Hamiltonian w postaci jawnej, czyli mam, powiedzmy, że to jest funkcja falowa, która jest wielocząstkowa, czyli suma po wszystkich cząstkach, operator energii kinetycznej. Dobra, Państwo pamiętają, wektor składający się z pochodnych cząstkowych plus potencjał działający na każdą cząstkę. I to ma działać na psi od R. Tu skupiłem RT. Wypisałam to specjalnie,
Mimo, że wygląda na to, jakby to niewiele wnosiło, dlatego że chciałam Państwu pokazać, jak mamy Hamiltonian zależny od czasu, gdzie jest zależność czasu. Operator energii kinetycznej zawsze wygląda tak samo, tam się nie dzieje nic ciekawego. Zależność od czasu może być w potencjale. Tu może być zależność od czasu. Dobra. I to jakoś łatwiej jest pokazać w reprezentacji położeniowej, dlatego że zazwyczaj jak jesteśmy w reprezentacji Diraca, to nie mamy tylko takiego jawnego i bezpośredniego podziału na część związaną z energią kinetyczną, część związaną z energią potencjalną, bo budujemy sobie Hamiltonian przy pomocy jakichś stanów, które są wyszczególnione dla danego zagadnienia. Dobra. I teraz jest kwestia taka, wróćmy sobie do naszego pierwotnego równania Schrödingera w notacji Diraca. W gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy zapiszę je w notacji Diraca, czy w reprezentacji położeniowej. Natomiast ja jakoś wolę tak. A to, co będziemy teraz robić, to spróbujemy na poziomie ogólnym rozwiązać równanie Schrödingera. Czyli to, co jest teraz, to jest rozwiązywanie równania Schrödingera. Ups. Opla. I teraz zaczniemy od zrobienia tego ogólnie. Zobaczą Państwo, co robią fizycy w sytuacji, kiedy niewiele da się zrobić. I tutaj w przypadku tego ogólnego równania Schrödingera dostajemy formalne rozwiązanie, które tak naprawdę często całkiem sporo wnosi, a jak zobaczą Państwo, jak je dostaniemy, to w sumie jest to całkiem dziwne, że to potrafi całkiem solidnie pomóc. Czyli mamy nasze równanie i H pochodna po czasie psi. O, T ma być równe H psi od T. I ten Hamiltonian może zależeć od czasu. Czyli tak, przenoszę ich H na drugą stronę, D po DT, psi od T, to się równa H kreślony przez I. Dobra, nie, 1 przez I, H. Najprostszą metodą, jak nie popełniać błędu, to jest nie robić niczego w głowie. I teraz widać, że to jest minus I przez H kreślony H psi od T. Jeżeli ktoś chciałby to, co ja teraz robię, robić w reprezentacji położeniowej, to trzeba by po prostu zabrać psi od T domek i dopisać jedną zmienną X. Cała reszta X albo R i cała reszta byłaby idealnie taka sama. Dobra. No więc jeżeli chcemy formalnie to rozwiązać, to potrzebujemy przenieść dt na drugą stronę i dostaję d psi od t, to się równa minus i h, h. Może zapiszmy, że to może zależeć od czasu psi od t dt. Wstawiamy całkę, tutaj jest psi od 0 do psi od t, więc tu lepiej sprimujmy t. Myślę, czy chcę, żeby to było dt1. Chcę, żeby to było dt1. I tutaj wchodzi całka od 0 do t. To jest t1, t1, t1. Prawą stronę mogę rozwiązać. Dostaję psi od t minus psi od 0. Z lewą stroną nie bardzo mogę cokolwiek zrobić.
bo wszystko ma jakąś zależność od czasu, która jest mi bliżej nieznana. A T1, psi, od T1. I ostatni krok, żeby dostać psi od T, to jest po prostu przenieść psi od zera na drugą stronę. Psi od zera, minus i H, całka od zera do T, DT1, H od T1, psi od T1. I teraz patrząc na to, zdecydowanie mi to niewiele daje. Mam gdzieś ten pierwszy krok formalnego równania, rozwiązania równania Schrödingera. Ja mam rozwiązania na psi od T, ale żeby je dostać, muszę policzyć całkę, a problem z tą całką jest taki, że rozwiązując już konkretne zagadnienie, znam ten Hamiltonian, ale nie znam tego. Tu jest ta sama zmienna, którą chciałabym się dowiedzieć, co to jest. I teraz sztuczka polega na tym, że ja biorę to całe rozwiązanie i wstawiam je tutaj. Czyli to się równa, najpierw przepisuję psi od zera minus i przez h całka od zera do t dt1 h od t1. A teraz pod to psi od t1 wstawiam całe to rozwiązanie stąd, tylko zmieniając oczywiście zmienne, bo tutaj w tym momencie chcę mieć jedynkę. Nie piszę jej, żeby nie robić zamieszania. Czyli to wszystko teraz mnożę razy psi od zera minus i przez h. I teraz chcę mieć psi od t1, czyli tutaj musi być t1 całka od zera do t1. dt2 muszę mieć inną funkcję podcałkową, h od t2 razy psi od t2. Wymnażam to i robię porządek, czyli dostaję psi od zera minus i przez h całka od zera do t dt1 h od t1 psi od zera. Z tym kawałkiem to wymnożyłam. Plus minus i przez h do kwadratu, to i to. Całka od zera do t dt1 h od t1, całka od zera do t1 dt2 h od t2 psi od t2. No dobra, i teraz tutaj po prawej stronie, to znaczy na samym końcu, mam już podwójną całkę, która ciągle zależy od mojej funkcji podcałkowej, więc dobrze nie jest, ale to, co zyskałam przy tym kroku, to jest to, że tutaj już mamy tylko zależność od warunku początkowego, czyli to nie zależy od czasu, więc wszystko, co ja muszę przecałkować, to jest to. Czyli tu w tym środkowym, powiedzmy, kroku dostaliśmy do policzenia całkę, którą, nawet wiem, co to jest h od t1, to może być ciągle wrednie i trudno całka do policzenia, ale tak czy siak jest to przynajmniej zagadnienie, które bym sprecyzować i nie muszę się nagle i na gwałt uczyć rozwiązywać równań różniczkowych. Dobra, pytań znajomych. Czyli te dwa pierwsze człony są dużo lepsze, no a za to zapłaciliśmy tym, że tutaj mi się zrobiło coś bardziej skomplikowanego. Czyli co robimy teraz? Bierzemy całe to piękne rozwiązanie, znowu stricte formalne i kompletnie do niczego nie, bezużyteczne, i wstawiamy je tutaj. Ja jeszcze te dwa te kroki zrobię powolutku, czyli to jest psi od zera, na razie przepisuję pierwsze dwa człony, minus i przez h, całka od zera do t dt1, h od t1,
T1 psi od 0. No, psi od 0 ciągle musi stać po prawej stronie, bo z punktu widzenia Hamiltoniana ma znaczenie, to znaczy z punktu widzenia stanów i operatorów ma znaczenie kolejność, więc nie mogę ich zamienić. Nie, szczegół techniczny. Teraz biorę ten trzeci człon i mam minus i h do kwadratu. Robię w nim porządek, bo to ładnie wygląda, jak całki stoją obok siebie. No tutaj nie ma zależności od T2, więc mogę ją przestawić. H od T1, H od T2. I teraz pod to podstawiam moje rozwiązanie, czyli to było psi od 0 minus i przez H. I ja mam sklerozę, minus i przez H. I teraz chcę, żeby to było do całka, do, no, żeby to było tutaj, żeby to było psi od T2, więc całka będzie od 0 do T2 po DT3 H od T3 psi od T3. Zakładam, że rozumieją Państwo, co się dalej stanie. Trzeba wymnożyć i zrobić porządek. Dostanę kolejny człon rozwinięcia, który będzie miał tam już tym razem zagnieżdżoną całkę po dwóch Hamiltonianach, ale tak czy siak, mając dobrze sprecyzowane zagadnienie, ja wiem, co te Hamiltoniany robią, wiem, jak one wyglądają, mogę wiedzieć, jak wygląda ich zależność od czasu, natomiast tutaj już będę mieć tylko, w stanie będę mieć tylko chwilę początkową, czyli to jest u epsi. To jest psi od 0 minus i przez h całka od 0 do t do t1, h od t1 psi od 0 plus minus i przez h do kwadratu całka od 0 do t do t1 całka od 0 do t1 do t2 h od t1 h od t2 psi od 0. Zobaczmy, czy to dobrze. Tak, to wymnożyłam ten kawałek. No, potem mamy plus, minus i przez h do trzeciej, całka od 0 do t do t1, całka od 0 do t1 do t2, całka od 0 do t2. Robię porządek od razu. Po dt3, h od t1, h od t2, h od t3, psi od t3. I znowu cały czas wykonując bardzo formalne kroki, takie w cudzysłowie jakby puste, ale dostaję kolejny, kolejny rząd rozwinięcia i znowu dostałam drugi kawałek, gdzie całkowanie może być skomplikowane, ale jest poznane w rzeczach, czyli tu. I teraz a funkcji mamy stan początkowy, który też musimy znaleźć, żeby rozwiązać ewolucję. I teraz, jak sądzę, już wiedzą Państwo, co się stanie dalej. Pod to, co jest tutaj, wstawię znowu moje formalne rozwiązanie, dzięki czemu dostanę taki człon z trzema całkami razy psi od zera i kolejny człon z czterema całkami, który będzie miał psi od T4. I potem zrobię to jeszcze raz, i zrobię to jeszcze raz, i zrobię to jeszcze raz. Już widać, jak to działa, więc mniej więcej wiadomo, jak napisać każdy dowolny człon rozwinięcia. Czyli to jest psi od 0 minus i przez h całka od 0 do t, dt1 h od t1 psi od 0 plus i przez h minus, oczywiście, tu jest minus, do kwadratu całka od 0 do t dt1, całka od 0 do t1 dt2, h od t1, h od t2, psi od 0. Na razie przepisuję te, które mam. Jeszcze mam jedną. Minus i przez h do kwadratu całka od 0 do t dt1,
Całka od 0 do t, 1 do t, 2. Całka od 0 do t, 2 do t, 3. H od t, 1, h od t, 2. H od t, 3. Psi od 0. I dostałabym ten kolejny człon z czterema całkami i z psi zależną od te cztery, ale mogę już znowu w swojej własnej głowie wstawić to rozwiązanie i dostanę, tu jest trzeci potęga i dostanę kolejny człon do czwartej, całka od 0 do t, dt1, całka od 0 do t1, dt2, całka od 0 do t2, dt3, całka od 0 do t3, dt4, h od t1, h od t2, h od t3, h od t4 razy psi od 0. I jak mówiłam, to mogę wykonywać w nieskończoność i te człony, które dostaję, mają bardzo ładną, bardzo taką uporządkowaną strukturę, czyli rozwinąwszy to do czwartego rzędu, mogę bez problemu powiedzieć, jak będzie wyglądał n-ty rząd. To będzie minus i przez h do potęgi n-tej. Potem będzie dt1 do, no n całek, to się staram powiedzieć, do dtn. To jest tn minus 1. Potem będą hamiltoniany mnożone kolejno do tn, do hamiltonianu od n tego czasu, a potem mamy psi od zera i tak dalej, to jest suma od n równego 0, to jest dla n równego 0 do nieskończoności. Czyli całość można zapisać w taki sposób, że to jest suma o n równym 0 do nieskończoności minus i przez h do n tej całka od 0 do t dt1, całka od 0 do tn minus 1 dtn, h od t1 do h od tn psi od 0. Uff, czyli to jest wynik rozwijania tego, wstawiania tego formalnego rozwiązania do kolejnych rzędów rozwinięcia. Jak się to zrobi w nieskończoność, no to pozbyliśmy się w tym równaniu zależności od psi, od t. Mamy tylko warunki początkowe. Za to kara, jaką za to zapłaciliśmy, jest to, że mamy nieskończenie wiele członów, które wymagają rozwiązania coraz to bardziej skomplikowanych całek. Jak mogą się Państwo domyślić, bardzo często, czy też wręcz jak nas, no jak chcemy rozwiązać coś skomplikowanego, no to nie będziemy, chociażby dlatego, że nie jesteśmy w stanie znajdować wszystkich tych możliwych członów w nieskończoność, tylko znajdziemy sobie pierwszych parę rzędów rozwinięcia, które są jakoś tam istotne. To znaczy założenie jest takie, czy też w bardzo wielu przypadkach jest tak, że im mamy wyższy rząd rozwinięcia, tym on ma mniejszy wpływ na ewolucję. I teraz jeszcze sobie zrobimy tutaj nawiasik, dlatego że każdy z tych członów działa na to same psi od zera. I to coś, to wszystko, co jest w nawiasie, to jest nasz operator ewolucji, który oznacza się jako u od t, czyli to się równa u od t. Operator ewolucji jest zdecydowanie operatorem i jest to operator, który mówi nam, jak z chwili, no, jak mając stan w chwili początkowej, dostać stan, no, stan tego samego układu dla chwili t.
Czyli to, co sobie wyprowadziliśmy, to jest, że psi od T to jest U od T na psi od 0. To jest rozwiązanie równania Schrödingera ogólne. To jest operator ewolucji i ten operator ewolucji U od T ogólnie wygląda tak, że to jest to wszystko. Czyli to mało znaczenie, żeby nie było. To jest funkcja wykładnicza uszeregowana czasowo. U mnie ona jeszcze ma strzałkę w lewo, ale albo się tą strzałkę, w zależności od tego, jakim kawałkiem mechaniki kwantowej się Państwo zajmują, ta strzałka w lewo tam jest, albo jej nie ma. I to jest całka od 0 do T, funkcja wykładnicza z całki od 0 do T, dt1, h od T1, T. Czyli to jest funkcja wykładnicza uszeregowana w czasie. Będzie ładniej po polsku niż zazwyczaj to mówię. Zielona strzałka oznacza tyle, że jak weźmiemy te hamiltoniany, to po prawej stronie mamy hamiltonian o największy, gdzie czas jest największy i każdy kolejny hamiltonian w lewą stronę ma mniejszy czas. Tak? Jakoś tak. Więc ta strzałka mówi, że to jest to, że te hamiltoniany są uszeregowane czasowo w taki sposób, że czas maleje. W drugą stronę już te, wiedziałam, tak mi się wydawało, że przynajmniej. Przepraszam. Strzałka mówi, w którą stronę rośnie czas, a nie w którą stronę maleje czas. Teraz to ma sens. Czyli generalnie rzecz biorąc, jak już namieszałam, to w takim razie muszę wytłumaczyć. Mamy ewolucję od chwili zera do chwili końcowej T. Czas T1 jest pomiędzy zerem a T, więc jest mniejszy, równy od T. Czas T2 jest pomiędzy zerem a T1, więc jest mniejszy, równy od T1. Czas T3 jest pomiędzy 0 a T2 i tak dalej, i tak dalej. Czyli idąc w tą stronę, te chwile czasu są coraz późniejsze i ta strzałka mówi nam, w którym kierunku rośnie czas, co ma dużo więcej sensu niż to, jak to powiedziałam na początku. Przepraszam. Dobra. I no dobra, powiedzmy, że chce mi się to przepisać, czyli to, co jest tutaj, to jest definicja tej funkcji wykładniczej uszeregowanej czasowo. Czyli to jest z definicji suma po n równego 0 do nieskończoności minus i przez h do n, tej n całek. 0 do t n minus 1 dt n h od t1 do h do tn. Czyli definicją tego jest to. No dobra, jak się mogą Państwo domyślić, policzenie tego bywa trudne, ale tak czy siak rozpisanie, czasami się da znaleźć ten operator ewolucji dla sytuacji, w której nasz hamiltonian zależy od czasu, czyli ten ogólny, który tu właśnie wypisałam, a czasami się nie da, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie znaleźć tych wystarczająco dużo pierwszych członów, żeby być w stanie dla krótkich czasów opisać ewolucję. To standardowo działa tak, że im jest dłuższy czas, tym potrzebujemy więcej członów, żeby to opisać.
tak czy siak wyszliśmy z czegoś, co nam zależało gdzieś tutaj na początku bardzo mocno od ewolucja psi od T zależała bardzo mocno od ewolucji od psi od T do sytuacji, w której mamy operator ewolucji, który może być trudno znaleźć, ale tak czy siak pozbyliśmy się z tego równania zależności naszej funkcji psi od T od siebie samej. To jest wygodne. No dobra, to było ogólne rozwiązanie. A teraz na pewno widzieli Państwo w życiu równanie Schrödingera zapisane w taki sposób, że h psi równa się e psi. Czyli jak już teraz popatrzyliśmy się na to wszystko wystarczająco długo, to mamy tutaj równanie Schrödingera zapisane jako po prostu równanie na stany i stany i wartości własne Hamiltoniana. Więc pytanie brzmi, dlaczego niby i kiedy to równanie miałoby być równoważne równaniem Schrödingera? No więc tak się dzieje wtedy, kiedy Hamiltonian nie zależy od czasu. Równanie Schrödingera dla Hamiltonianu niezależnego od czasu. I to jest istotne dla Hamiltonianu niezależnego od czasu. Co jest specjalnego w sytuacji, kiedy Hamiltonian nie zależy od czasu? Tak naprawdę to, że operator ewolucji przestaje być tą skądinąd wredną funkcją wykładniczą uszeregowaną w czasie, zaczyna być zupełnie zwyczajną funkcją wykładniczą. No, możemy zobaczyć na dwa sposoby i się zastanawiam, czy jestem w stanie to, co jestem w stanie zrobić w 10 minut. Więc wróćmy do naszego ogólnego równania Schrödingera. IH d po dt psi jest równe h psi. I teraz to zakładamy, że nie zależy od czasu. Czyli mamy pochodną po czasie psi od t minus i przez h, przeniosłam tą stałą na drugą stronę, h psi od t i potrzebujemy rozwiązać to równanie. Więc można zauważyć, że to jest w gruncie rzeczy bardzo prosta i bardzo znana nam funkcja w sytuacji, jak to nie zależy od czasu, czyli jest to odpowiednik tego, że mam pochodną po czasie jakiejś funkcji od czasu, to się równa jakaś stała razy funkcja od czasu. Czyli takie równanie rozwiązuje się tak, że zostaje mi df od t po lewej stronie i to przenoszę na tą stronę, a po prawej stronie mam a d, dobrze, t. Tu ustawiam całkę od f od 0 do f od t, zmieniam sobie funkcję, po której całkuję, a tu wstawiam całkę od 0 do t. Rozwiążę lewą całkę, to zostaje logarytm naturalny f od t1 w granicach od f od 0 do f od t, a po prawej stronie dostaję at1 w granicach od 0 do t. Czyli tutaj mam logarytm naturalny f od t minus logarytm naturalny f od 0, a tutaj mam a razy t.
Więc po lewej stronie mam logarytm naturalny f od t przez f od 0 równa się r razy, wbrew pozorom, t, czyli f od t przez f od 0 to jest e do a t, więc f od t to się równa e do a t razy f od 0. I teraz, jak Państwo zapewne zauważyli, w momencie, kiedy mamy do czynienia z funkcjami operatorów, to pod warunkiem, że te funkcje, z którymi mamy do czynienia, są przyzwoitymi funkcjami, to te rzeczy się bardzo ładnie przenoszą, takie rozwiązania się bardzo ładnie przenoszą na po prostu operatory. Czyli teraz moje f od t to jest psi od t, moje a to było minus i przez h razy Hamiltonian, e do minus i przez h razy Hamiltonian, a i razy czas, teraz ten czas, i tu mamy psi od zera. Czyli rozwiązaniem mojego równania Schrödingera w przypadku, jeżeli Hamiltonian nie zależy od czasu, jest psi od t równe e do minus i przez h Hamiltonian razy czas psi od zera. Możemy sobie oczywiście sprawdzić, czy to jest prawda, czyli policzyć pochodną. Psi od t to jest pochodna po czasie e do minus i przez h t psi od 0 to się równa minus i przez h h razy e do minus i przez h h t psi od 0 to się równa minus i przez h h psi od t, no bo to mamy tu. I dostaliśmy z powrotem równanie Schrödingera niezależne od czasu, dla Hamiltonian niezależnego od czasu, czyli jesteśmy w domu i to faktycznie jest rozwiązanie. No dobra, fajnie. Czyli w momencie, kiedy Hamiltonian nie zależy od czasu, to rozwiązanie równania Schrödingera zawsze ma idealnie tą samą strukturę. Czyli jeszcze raz możemy to przepisać przy pomocy operatora ewolucji psi od t. To jest u od t e do pi. No, dzisiaj zdarza mi się to pierwszy raz. Chciałam e zmazać. Psi od zera, przy czym operator ewolucji nie wygląda tak strasznie, jak wyglądał wcześniej, tylko jest to po prostu e do minus i przez h h t. I tu jest operator ewolucji dla Hamiltonian niezależnego od czasu. No to pytanie, gdzie jest problem? Jest problem, żeby nie było. Oraz ciągle, no powiedzmy, że rozumiemy, że nie trzeba dla Hamiltonianu niezależnego od czasu przepisywać i rozwiązywać za każdym razem całego równania Schrödingera, dlatego że tutaj mamy rozwiązanie, które ma ładną strukturę, ale ciągle brzmi pytanie,
dlaczego wtedy się mówi, że to jest równanie Schrödingera. Czyli obiektywny powód powinien być dość oczywisty, bo cała trudność w tym momencie sprowadza się do znalezienia stanów i wartości własnych Hamiltonianu i to one będą nam determinować, jak będzie nam ewoluował nasz stan początkowy. Natomiast potrzebujemy sobie jeszcze pokazać dlaczego, a jak rozumiem właśnie mi się mniej więcej skończył wykład, więc pokażę Państwu dlaczego następnym razem, bo nie ma szans, żebym to skończyła w 2 minuty, więc dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.